Joga, asany podstawowe. Tadasana, pozycja góry, to pozycja, od której zaczynamy i kończymy wszystkie pozycje stojące. Nauczy cię ona prawidłowo wstać, wydłuży twój kręgosłup i wzmocni mięśnie posturalne. Stań ze złączonymi stopami, rozszerz szeroko palce stóp, łącząc ze sobą duże paluchy, kostki i zbliż pięty do siebie. Podwiń kość ogonową, czyli tył miednicy skieruj w dół, a przód do góry. Wycofaj barki do tyłu, ściągnij łopatki w dół i uaktywnij swoje ramiona. Zaangażuj nogi, czyli unieś rzepki kolanowe i napnij mięśnie ud. Staraj się głęboko oddychać, wdech i wydech nosem. Z każdym wdechem rozszerzasz klatkę piersiową, unosisz mostek do góry. Dociskaj mocno stopy do maty i oprzyj ciężar ciała na całych stopach. Tadasana. Kolejną pozycją jest pies z głową do dołu. Pozycja ta rozciągnie całe twoje ciało, wzmocni mięśnie ramion, nadgarstków oraz nóg, wydłuży i odciąży twój kręgosłup. Rozpoczniemy ją w klęku podpartym. Umieść dłonie na szerokość barków pod barkami, kolana pod biodrami na szerokość bioder. Rozstaw szeroko palce z dłoni, dociśnij kciuki, palce wskazujące mocno do maty. Wyprostuj plecy, wydłuż tył szyi, weź wdech i na wydechu unieś kolana i biodra do góry, pochylając głowę w dół do maty. Unieś palce stóp, rozciągnij tyły nóg, a następnie przenieś ciężar ciała na stopy i kieruj pięty w dół do maty. Ściągnij barki daleko od uszu, puść luźno głowę. Wydłużaj kręgosłup, mocne, aktywne ramiona, mocne nogi. Głęboko oddychaj. Następna pozycja to pozycja siadu skrzyżnego ze skrętami. Jest to pozycja, która wzmocni mięśnie twojego grzbietu, mięśnie skośne brzucha oraz zwiększy ruchomość w stawach biodrowych. Usiądź na pośladkach, staraj wyciągnąć je do tyłu i na zewnątrz, poczuć guzy kulszowe. Stopy oprzyj na zewnętrznych krawędziach. Weź głęboki wdech, otwórz szeroko ramiona i unieś je do góry, ściągnij barki, łopatki w dół, wnętrza dłoni skierowane do siebie. Na następnym wdechu skręć się w prawą stronę, odłóż prawą rękę w dół na podłogę, lewą oprzy o lewe udo. Z każdym wdechem wyciągaj się do góry, a z każdym wydechem pogłębiaj skręt. Z następnym wdechem unieś ramiona do góry i z następnym wydechem skręcamy się w lewą stronę. Zostań tutaj na 2-3 oddechy. Pozycja półmostku to pozycja, która wzmocni mięśnie twojego grzbietu, ud, pośladków oraz rozciągnie mięśnie klatki piersiowej. Zaczynamy ją na macie, na plecach. Połóż się na plecach, ściągnij barki, łopatki w dół, przybliż stopy do pośladków, ustaw je na szerokość bioder. Wydłuż tył szyi, oprzyj wnętrza dłoni o matę, weź głęboki wdech i na wydechu, podwijając kość ogonową, zacznij podnosić pośladki biodra do góry. Spróbuj połączyć dłonie. Ściągnij mocno barki, łopatki w dół. Odpychaj się od stóp i kieruj kolana w stronę klatki piersiowej, co zwiększy wygięcie w twoich plecach.
mocno zaciskaj pośladki i głęboko oddychaj. Następnie kręg po kręgu odłóż plecy na matę i zbliż kolano do klatki, przyciągnij i rozluźnij kręgosłup lędźwiowy. Pozycja wielbłąda to pozycja, która przygotuje Cię do bardziej zaawansowanych wygięć w tył, wzmocni mięśnie Twojego grzbiety i rozciągnie klatkę piersiową. Zaczynamy w klęku. Ustaw kolana na szerokość bioder, oprzyj grzbiety stóp o matę. Mocno podwiń kość ogonową, czyli skieruj tył miednicy w dół, przód do góry. Oprzyj kciuki na plecach, palce na biodrach. Staraj się łokcie kierować do siebie, zrób wdech i popchaj biodra do przodu. Chcesz unieść mostek do góry, głęboko oddychaj. W każdej sesji jogi staraj się zrelaksować swoje ciało w pozycji trupa. Połóż się na macie. Skieruj palce stóp na zewnątrz, wnętrza dłoni do podłogi. Zamknij oczy, głęboko oddychaj. Z każdym wydechem staraj się wyrzucić wszystkie zebrane napięcia z ciała. Możesz zostać w tej pozycji od 5 do 10 minut.